Witam wszystkich, nazywam się Grebro, a to jest mój poradnik ustawień klawiszy dla piechoty w Armii 3. Wszystkie ustawienia pokażę Wam w edytorze. Tam też będziecie mogli przetestować swoje ustawienia klawiszy. Na początek pokażę Wam podstawy obsługi edytora. W tym miejscu możemy włączyć warstwę zdjęcia satelitarnego. Kółkiem myszy powiększamy i pomniejszamy mapę, prawym klawiszem myszy poruszamy się po niej. W tym miejscu zmieniamy warunki pogodowe oraz porę dnia. Ja ustawiam tylko o 4 rano, tak żebyśmy mogli obejrzeć wschód słońca. Teraz dwuklikiem myszy wstawię żołnierza przy latarni morskiej. Obrócę go w stronę morza. Oprócz żołnierzy możemy wybrać jednostki powietrzne, wodne, lądowe i inne obiekty. Ale nam potrzebny jest żołnierz. Możemy wybrać zwykłego strzelca, medyka, snajpera. Nam potrzebna jest teraz zwykła piechota. Przyciskiem preview włączam mapę i mogę pokazać Wam teraz moje ustawienie klawiszy. No to mamy zapowiedzianą latarnię morską. Teraz pokażę Wam te klawisze, których nie zmieniałem. Są to w ustawieniach wspólnych, czyli common, ekwipunek, mapa, kompas, zegarek, lornetka, noktowizor. Zapamiętajmy też tutaj kółko myszy i środkowy przycisk myszy jako domyślna akcja. Na początek klawisz I, czyli ekwipunek. Mamy tutaj to, co mamy na sobie, w kamizelce, ewentualnie w plecaku. Możemy wyrzucić rzeczy na ziemię albo przełożyć do plecaka lub kamizelki. Następnik przycisk M, czyli mapa. Na mapie, podobnie jak w edytorze, poruszamy się prawym klawiszem myszy, kółkiem myszy powiększamy, pomniejszamy. Możemy przełączyć warstwę mapy, tak żeby wyłączyć zdjęcie satelitarne. Dwuklikiem myszy możemy zaznaczyć punkt dla kolegów w mapie. Możemy też przełączyć się na miejsce, w którym aktualnie jesteśmy. Ewentualnie przełączyć opis misji, kto jest w naszej drużynie. Klawisz K, czyli kompas. Dzięki niemu możemy zlokalizować azymut lub gdzie, w którym kierunku patrzymy. Dwukrotne szybkie naciśnięcie K przełączy kompas na stałe. Przycisk O, czyli zegarek, działa bardzo podobnie jak kompas. Pokazuje on czas na mapie nierzeczywisty, czyli widać, że mamy w tej chwili wschód słońca. Pod klawiszem B jest lornetka. Klawiszem tylde możemy włączyć dodatkowe informacje, takie jak odległość i na co patrzymy. Klawisz N, czyli noktowizor. Jako że jest jeszcze dość ciemno, to możemy zobaczyć, co jest wewnątrz pomieszczenia. Słońce powoli wschodzi, więc najwyższy czas na ustawienie klawiszy broni. Standardowo pod lewym przyciskiem myszy strzelanie, ale już przeładowanie broni jest pod T, jako że gram na klawiszach FETS. Na początek może jednak w jaki sposób ustawić klawisze. Wchodząc dwuklikiem myszy na odpowiednią akcję, naciskamy przycisk. By usunąć go, wystarczy nacisnąć przycisk DELETE. Możemy korzystać z podwójnych klawiszy, to się przyda nam później. Można korzystać też z kombinacji z SHIFTem i z CONTROLem. Podstępny pod Next Weapon nie mamy następnej broni, tylko następny tryb strzelania broni, czyli pojedynczy ciągły. Pod X-em ustawiłem zmianę między karabinem a pistoletem. Optics oznacza tutaj celowanie z broni. Miałem z tym problemy w mojej pierwszej grze, gdyż arma rozróżnia długie i krótkie naciśnięcie klawiszy. I jeżeli mamy tak ustawione dwie akcje pod jednym przyciskiem, następuje około pół sekundy opóźnienia przed uruchomieniem pojedynczej akcji. Warto o tym pamiętać i najlepiej w ogóle nie korzystać. Ta akcja pozwala na korzystanie z innego celownika w broni. Pod C ustawiłem wstrzymanie oddechu, co pozwala na lepsze celowanie. Podwójny kontrol pozwala na opuszczenie broni. G to rzucanie granatami. Kontrol G zmienia rodzaj granatu, jeśli mamy ich kilka. Pod Z ustawiłem powiększenie. W
Przejdę teraz do demonstracji. Na początek strzelanie ogniem pojedynczym. Klawisz T, przeładowanie broni. V, zmiana trybu strzelania broni. Ustawienie to widać w prawym górnym rogu. Trzymany prawy klawisz myszy to korzystanie z celownika broni. Kontrol prawy przycisk myszy zmienia rodzaj celownika, z jakiego korzystamy. Pod Z jest powiększenie. Można je kombinować z celownikiem, ale nie działa to dla lunety. Można oczywiście korzystać z tego podczas chodzenia. Jest to przydatna rzecz. Ważną rzeczą, szczególnie dla snajperów, jest wstrzymanie oddechu. Ja mam to ustawione pod klawiszem C. Uniemożliwia to chodzenie, ale nie jest ono wtedy potrzebne. Ctrl G zmienia rodzaj granatów. Aktualnie wybrane widać w prawym górnym rogu. I klawiszem G rzucamy. Teraz czas na omówienie klawiszy poruszania się piechoty. Dlaczego w ogóle FEDS, a nie FSAT? Po pierwsze, mamy dodatkowy rządek klawiszy pod małym palcem. Po drugie, łatwiej znaleźć klawisz F wskazującym. Tutaj widać ciekawy trik. Podczas biegania możemy jednym palcem przejść do sprintu poprzez lekkie zsunięcie środkowego palca w dół. Podczas trzymania klawisza lewy shift włączamy chodzenie. Akcja adjust pod lewym kontrolem podczas naciskania klawiszy do przodu do tyłu pozwala na zmianę wysokości postawy żołnierza. Podstawowe zmiany wysokości postawy żołnierza mam pod Q i A. Q to postawa wysoka i pochylona, A to czołganie się. W i R to wychylanie się na boki. Pod spacją coś najbardziej zbliżone do skakania, czyli przekraczanie przez niskie przeszkody. Żeby lepiej pokazać poruszanie się, Enter na klawiaturze numerycznej przełącza się na widok trzeciej osoby. Przy tych ustawieniach standardowo poruszamy się truchtem z opuszczoną bronią. Trzymając klawisz Shift poruszamy się wolniej, ale mamy możliwość strzelania. Po zsunięciu środkowego palca, tak by jednocześnie naciskać klawisze E i D, biegniemy sprintem. Klawiszem Q zmieniam postawę między wyprostowaną a przyklękiem. Klawiszem A schodzę do pozycji leżącej. Oczywiście w każdej pozycji możemy się poruszać, zarówno z możliwością celowania, jak i sprintem. Z pozycji leżącej możemy wstać również do przyklęku klawiszem Q. Arma 3 umożliwia płynne zmiany wysokości. Trzymając klawisz Ctrl i klawisze do przodu do tyłu, czyli u mnie E i D, możemy zmieniać płynnie od wysokiej do zupełnie niskiej postawy. Ważną rzeczą jest wychylanie się. Można dzięki temu prowadzić ostrzał, jednocześnie samemu pozostając w ukryciu. U mnie są to klawisze W i R. Wcześniej wspomniany środkowy przycisk myszy oraz rolka obsługują różne akcje, które można wykonać w armii. Gdy istnieje taka możliwość, pojawia nam się ikona na środku ekranu i środkowym przyciskiem myszy możemy wykonać tę akcję, tak jak w tym przypadku otwarcie drzwi. Kółkiem myszy możemy wybierać między wszystkimi dostępnymi akcjami. W tym momencie jest to tylko zmiana broni na pistolet. Przy okazji klawiszem X mogę wrócić z powrotem do karabinu. Gdy skończy nam się magazynek, domyślna akcja to jest przeładowanie tego magazynka i możemy skorzystać z niej zamiast klawisza przeładowania. Jak widać, ta akcja jest ważniejsza od innych i żeby wybrać inną, musimy skorzystać z kółka myszy. Akcja to nie tylko otwieranie i zamykanie, ale również wchodzenie. Słońce wzeszło, więc czas kończyć. Ostatni przycisk to przekraczanie. Jak widać, nie możemy tutaj przejść przez barierkę, ale możemy ją przekroczyć klawiszem spacji. To były moje ustawienia klawiszy piechoty. Następnym razem pokażę obsługę pojazdów. Jeśli macie swoje pomysły na ustawienie klawiszy, dajcie znać w komentarzach. Póki co, trzymajcie się.